Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, to, co za chwilę zobaczycie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Wielkie brawa należą się Mateuszowi Bartlowi, który dzielnie walczy w London Chess Classic z bardzo silnymi arcymistrzami. Jego przeciwnikiem był Hans Mouk Niemann. I ta partia, myślę, że będzie bardzo długo zapamiętana. To, co wyprawia Mateusz na szachownicy, to jest nieprawdopodobne. Ten gość po prostu święci wszystkie figury, on nie liczy się z materiałem, robi zadymę taką, którą uwielbia robić. Przepięknie ogląda się jego partie, ale uwaga, jego partie są, znaczy ta partia była bardzo też niepoprawna, ale to nieważne. Silniki nie grają, tylko ludzie. I może się to podobać. To jest majstersztyk. Zapraszam serdecznie. Przypomnę, że Niemann jest przeciwnikiem Bartla, który był właśnie posądzany o oszustwa z Carlsenem między innymi. No ale temat już ucichł dawno, więc też na pewno ciekawe, jak do tego psychologicznie Mateusz podszedł. Nie wiem. Ale to, co się działo, to było coś niesamowitego. Mateusz odpowiedział e5 na e4. Skoczek na f3 i skoczek na c6, goniec c4, skoczek f6. Jest tutaj Mateusz przygotowany na atak smażonej wątróbki. Też bardzo lubię grać ten system czarnymi, jeżeli już mam grać e5. Bardzo zadymiarski wariant, ale białe postanowiły zagrać spokojniej. d3, h6, czyli żeby nie było tu już żadnych niespodzianek na polu g5. Posunięcie c3, które przygotowuje d4, d6. Posunięcie A4, w ten sposób goniec się zawsze może schować, ale też ten pionek ma na celu łapanie więcej troszeczkę przestrzeni. I Mateusz zagrał G6. Znowu może się to bardzo podobać. Niekonwencjonalne posunięcia, bardzo ciekawe zagranie. Goniec wchodzi na G7 i mi się to niezmiernie podoba. Łapka w górę dla Ciebie, Mateusz, za podjęcie takiej decyzji. Zresztą zobaczycie za chwilę dalszy ciąg partii, który był niesamowity. Jest posunięcie A5, to nie pozwala zagrać skoczkowi na A5, jakby hetman chciał wyjść na B3. A6 zagrywa Mateusz i wiadomo po co. Po to, żeby nie było A6 ze strony przeciwnika. No ten pionek byłby bardzo taki nieprzyjemny. Tutaj nastąpiła roszada, goniec na G7, skoczek na B2 i roszada ze strony Mateusza. Wieża E1 przygotowuje zapewnie manewr do tego, żeby skoczek wszedł na F1 na przykład, ale też jest możliwość zagrania posunięcia D4 w przyszłości. I teraz Mateusz zagrywa coś fajnego. To znaczy, on tu już zaczyna kombinować swoimi ścieżkami i grać partię właśnie swoimi ścieżkami. Zagrywa skoczek H7. Posunięcie ciekawe, to na pewno przygotowuje zagranie F5, no bo w ten sposób czarne chcą tutaj grać. Wystarczy zagrać królem na H8, ale uwaga, hetman zagrywa na B3. Jest bardzo mocny atak na F7. Pytanie do Was, można sobie zatrzymać materiał. Jak zagrał Mateusz? Mateusz tutaj popisuje się niezwykle arcymistrzowskim podejściem. Jak ktoś troszkę ogląda moje materiały, to pewnie się może domyślać, o jaki ruch chodzi, bo często wspominam, że to jest ruch arcymistrzowski. I to posunięcie, moi drodzy, to król H8. Niesamowity ruch, mi się on bardzo, bardzo podoba. Przepraszam, dużo emocji w tym jest, ale no po prostu szachy są fascynujące, a ta partia myślę, że będzie oglądana jeszcze przez lata i bardzo zapamiętana. No ten gość po prostu wymiata i Mateusza trzeba zapraszać na wielkie turnieje szachowe, bo on przysparza kibicom niesamowitej frajdy i radości. Goniec wziął na F7, moi drodzy. No właśnie, wzięty pionek. Dlaczego czarne oddały pionka? A z tego też powodu, żeby otworzyć sobie linię do ataku. Hetman wleciał na F6 z atakiem z obroną, więc goniec wrócił. No i teraz G5. Wolna amerykanka, moi drodzy. Lecimy pionami na przeciwnika. Plan jest prosty. Ja tu jakbym gołym okiem spojrzał na te pozycje na szachownicy na turnieju, to bym stwierdził, hello, czarne już wygrywają, co nie? No bo gram G4, zaraz biję na F2, koniec partii. Oczywiście, to się bardzo łatwo mówi, nie ma końca partii, bo białe się bronią w dosyć prosty sposób, wieża E2, bronimy, ale pionki same idą, figury wchodzą jak w masełko, za cenę jednego pionka, to się bardzo, bardzo opłaca, zachęcam do takiej gry w szachy właśnie, żeby oddać pionka, oddać jakiś materiał i inicjować te nasze działania i jechać na przeciwnika. G4 nastąpiło,
Skoczek wrócił na e1. I h5. Pionek leci. No właśnie, tutaj goniec się może otworzyć. Skoczek na g5 wlecieć. Już się robią ciekawe tematy. Skoczek f1. Białe tutaj przyjmują teraz pozycję takiego skulonego żółwia. Jeżeli żółw może być skulony, oczywiście. Schowanego bardziej żółwia w swojej skorupce. Zobaczcie też, że skoczki właśnie idą do obrony. Pionek więcej. Jeżeli białe się wybronią z opresji, choć jeszcze pewnie białe nie czują jakiejś tam wielkiej presji w tej sytuacji, no ale jeżeli się wybronią, no to pionek więcej gwarantuje zwycięstwo białym bez żadnego problemu. A pozycja już nabiera rumieńców po 16 posunięciu albo i wcześniej. H4. Pionki są w gotowości do przełomów. Oczywiście to się łatwo mówi, to trzeba dobrze przeliczyć. Hetman zagrał na pole D1. Widzimy tutaj Niman. No właśnie, już ustawia swoje figury na pierwszej linii. Jest ich coraz więcej i robi się, może się robić nieciekawie z punktu psychologicznego. Co robi Mateusz? Mateusz zaczyna manewrować. Skoczek na E7. Słuszna decyzja z uwagi na to, że skoczek ma możliwość przejścia dalej na G6 i wejścia próby atakowania skrzydła królewskiego. Hetman D2. Niezwykle dziwnie ten ruch wygląda. Jest to prawdopodobnie podyktowane tym, że Niman nie chciał tutaj, żeby skoczek zagrał na G5 albo goniec na H6 z wymianą. W ogóle wymiana tutaj czarnopolowych gońców na pewno będzie korzystna czarnymi. Teraz czarne zagrały C6, ale pojawia się bardzo ciekawa idea. Mianowicie skoczek G8 można by było zagrać. Bardzo ciekawy ruch z uwagi, że chcielibyśmy zagrać tutaj gońcem na H6 i wybić te figury i wejść potem na skoczkiem na G5 dalej atakować. Ale zanim to jeszcze po ruchu C6 nastąpiło właśnie G3. No i teraz jeszcze lepsza okazja do tego, żeby wybić, zagrać skoczkiem i wejść gońcem. I przykładowo, no oczywiście tu goniec może wybić skoczka, wtedy zostaje para gońców po stronie czarnych i to też jest duży atut. Pionek jeden zatrzymuje fajnie dwa pionki, można sobie swobodnie grać. Ale jakby na przykład białe postanowiły zagrać skoczkiem na G2, co byłoby prawdopodobne w zasięgu, to goniec H6, hetman D1, wymiana tutaj na C1, powiedzmy wymiana to wieża czy hetman, i skoczek wchodzi na G5. Robią się niesamowite przeciągi. Pozycja czarnych byłaby genialna. Fantastyczna. No jednak było inaczej. Moi drodzy, C6 nastąpiło. Na co białe zagrały G3 i posunięcie D5 z atakiem w centrum. Można by powiedzieć, że czarne dziwnie do tego podchodzą, no bo atak w centrum, skoro atakujemy tutaj przeciwnika na skrzydle. O co chodzi? No czasami właśnie takie przełomy są warte uwagi i po prostu Mateusz stara się walczyć też w centrum. Tak po prostu, no nie potrafię tego inaczej wyjaśnić. Hans tutaj zaczyna się cofać i goniec wszedł na E6. Tutaj Bartel próbuje wyprowadzać każdą figurę. Skoczek na G2. Moi drodzy, skoczek G6 z obroną. Wygląda to bardzo imponująco. Bicie nastąpiło, bicie pionkiem i posunięcie D4. No w tej sytuacji, co ciekawe, silnik podpowiada taki wariant. Zobaczcie, bicie. I tutaj, że niby białe mają plus tam 0,4, 0,5. Czyli taka mikro przewaga białych. Ja nie widzę tej mikro przewagi białych. Jest to wskazane zapewne dlatego, że białe mają pionka więcej. I dlatego komputer to tak liczy. Wierzcie mi, że każdy szachista w tej sytuacji wybiera kolor czarny bez dwóch zdań. Jestem 100% przekonany. Jak dacie mi 100 arcymistrzów i zadam im pytanie, którym kolorem chcielibyście grać tę pozycję, jestem przekonany, że 100% ich odpowie, że gramy czarnymi. Bardzo dobra pozycja. Jednakże D4 zostało zagrane, na co Mateusz odpowiedział E4. Nieco dokładniejsze byłoby zagranie H3 od razu i potem E4, ale tu wychodzi tak naprawdę na to samo. Po tym ruchu wieża zagrywa na A4 i H3. Jest blokada, skoczek ucieka i te pionki też robią robotę. Oczywiście blokada może spowodować, że trudniej się atakuje czarnymi, ale można wtedy fajnie też poświęcać, ale to też jest kwestia niesamowitych umiejętności. Bartel zagrywa hetman na F7. Przepraszam, czasem mówię Bartel, czasem mówię Mateusz. Mam nadzieję, że Mateusz się nie obrazi, ale słowo Bartel, znaczy nazwisko Bartel, trzeba wymieniać bardzo dużymi literami, żeby ono zapadło w pamięć kibicom, moi drodzy, dlatego że partię rozgrywa Mateusz niesamowite.
Wieża B4. Jest atak na pionka, wieża AC8. Zobaczcie, że wyprowadzenie każdej figury to jest domena silnych arcymistrzów. Tak się też dzieje. Na pewno można w tej sytuacji spróbować zagrać jakieś lepsze posunięcie. Wymyśleć może goniec F6, goniec G5. Ale wieża C8 to jest taki ludzki, to jest taki ludzki odruch wyprowadzenia ostatniej bierki do gry. Goniec na C2, goniec właśnie na F6. Hetman wrócił na D1, przestraszył się hetmanik, ale goniec złapał inną funkcję. Goniec D8. Manewry, manewry, manewry. No dobra. Może się wydawać, że ja tutaj mówię, o, partia świetna, dużo poświęceń. Za chwilę one nastąpią. Na razie te manewry są dosyć ciekawe. Goniec zagrywa na H6, wieża G8. Tu przede wszystkim wieża na E8 byłaby nieco dokładniejsza z uwagi na tej linii, że gdzie pionek może być bardziej asekurowany po ruchu na przykład C4, jakby białe chciały tutaj teraz zagrać i rozbijać te pionki, ale to tak myślę, w ferworze walki to nie jest jakieś przewinienie ogromne. Wieża G8 i teraz właśnie C4. Mimo wszystko białe grają w ten sposób, no bo po rozbiciu pionków tutaj goniec może odbić na przykład. Co grają czarne? Mateusz gra goniec na G5. Zobaczcie, że też nie ma bicia na A5. Znaczy, bicie jest dostępne, ale tego czarne nie chcą zrobić. Po tej wymianie ktoś by powiedział, a bije tu skoczka i nie stracę pionka, odzyskuję pionka. No jasne, ale pewne figury mają tutay ogromne znaczenie, tak jak właśnie ten goniec. A wymiana tych gońców na G5 jest, myślę, że z ludzkiego punktu widzenia ważniejsza. O czym wspominałem trochę wcześniej, skoczek już łapie większą swobodę i no będą tutaj, panie władzo, problemy ogromne. Myślę, że będziemy tutaj rządzić w tej pozycji. Skoczek na E3. Jasne, ktoś by powiedział, skoczek F3, bicie, bicie i tam zaraz dam mata. Skoczek broni przede wszystkim, a też jest hetman F1, więc to nie takie łatwe, żeby od razu zagrać skoczkiem na F3. W tej sytuacji Mateusz postawił wszystko na jedną kartę i zaczął po prostu świrować w tej pozycji. W pozytywnym słowa tego znaczeniu. Zaczął niesamowicie wgryzać się w pozycję białego króla. Jaki to ruch? Pierwsze posunięcie szalone, moi drodzy. Skoczek H4. I to jest ruch zły. Zły? No tak, no bo to jest oddanie figury, ale jest zadymiarski. To jest najważniejsze. Jeżeli ofiara nie zostałaby przyjęta, to skoczek wlatuje na F3, jest podwójna siła na tym punkcie, więc czarne byłyby eleganckie, że tak się wyrażę. Tutaj nastąpiło bicie i skoczek zagrywa na pole F3 z szachem. Z szachem, przepraszam. Jest szach. No i teraz wybić nie wolno, bo jest odbicie i tutaj się robi masakra. Zawsze mogę też odbić wieżę. Hetman wchodzi na F4. Powiedzmy król tutaj i hetman F4 z wygraną pozycją. No więc no wiadomo, że białe nie zbiją tej pozycji, tylko król ucieka na H1. I co robi Mateusz? Mateusz zbija na H2. Ten gość w ogóle, nie wiem, zaczarował tutaj Niemana w tej sytuacji. Powiem, widzicie pasek, jaki się pojawia. Jest przewaga białych i to spora. Przewaga białych to plus 3,5 około. Więc to już jest na pograniczu wygranej, ale w tak ostrej pozycji tego nie czuć. To nie jest techniczna pozycja. Co zagrały białe? Białe zbiły tu pionka. Jeżeli nastąpiłby strzał na H2, co można byłoby zrobić? Hetman F4, król na H1, G3. Te pionki idą do góry. No i trzeba by było w tej sytuacji oddać skoczka, żeby się wybronić, czyli skoczek G2. Po wybiciu skoczek wybija. No i hetman gdzieś musi wrócić i na przykład hetman E1. I tu białe się bronią. To jest cały czas około plus 3 dla białych. Przewaga figury. Oczywiście groźnie wygląda, ale jednak figury się tutaj trzymają i dają radę w tej sytuacji. W każdym razie tutaj nie poszło bicie na H2, tylko pionek zbił na D5. Na co Mateusz? Co zagrał Mateusz? Ma dwie figury pod biciem. Dla niego to drobnostka. Co z tego można powiedzieć? Mateusz gra G3. Wow. Czacha dymi. Nie wiem, co się dzieje kompletnie, ale już analizujemy. Tu chodzi o to, że ten pionek chce zrobić karierę na polu G2. Ewentualnie się zbić na F2. Jest bardzo dużo liczenia. Mateusz ma 20 minut na zegarze w tym momencie, Niemann 18. I to jest na pewno niewygodna pozycja do gry białymi, choć białe mają wygraną według silnika. Co się dzieje?
Bicie na e6 nastąpiło i to jest najlepsze zagranie Niemana. Plus 6 prawie dla białych. Wygrana totalnie białymi, ale sprawdźmy, co by było po takim wybiciu. Wybicie na g3 skutkowałoby natychmiastową porażką białych, ale jak ją znaleźć? To nie takie łatwe. Oczywiście można sobie zatrzymać materiał, spróbować swoich sił. Ten ruch to skoczek na f1. I okazuje się, że tutaj skoczek ma możliwość wejścia za chwilę na g3, król się odkrywa, jest masakra, ale jakby było bicie, hetman by wybił na f1, król h2 i kolejne poświęcenie weszłoby w grę. Wieża g3. Bardzo prosty plan, chcemy dać matę na g1, więc jak tutaj król by wybił na g3, weszłaby wieża i byśmy tu za moment wygrali czarnymi. Znaczy Mateusz by wygrał. Jednakże w tej sytuacji najlepsze zagranie bicie gońca. Zobaczcie, dwie figury mniej już u czarnych. Co robi Mateusz w tej sytuacji? Mateusz gra g2. g2 trzeba grać. W tym momencie wybić, no oczywiście oddanie tu figur to jest naturalna sprawa, żeby uprościć białymi, bicie i król g1. No nie można skoczka zbić z uwagi na dorobienie hetmana, wiadomo, z matem, więc prawie z matem, ale tutaj po król g1 jest hetman na f4. Robią się groźne tutaj rzeczy, bo grozi skoczek na f3. Wybicie i tam hetman może próbować wchodzić, może h4, może na h1. Nie jest to łatwe oczywiście, ale uwaga, ta pozycja jest kompletnie wygrana białymi. Dobrze słyszycie, białymi. Niemann ma plus 7 i gra rewelacyjny ruch, najlepszy w pozycji. Wieża bije e4 i to jest, no znowu powtórzę się, wygrana. Ale jak tutaj zareagować? Zobaczcie, pionki są już tutaj mega dochodzące, bardzo zaawansowane, szczególnie e6. Figura więcej, nie widać opcji matowych, choć groźnie wygląda to bardzo. I co robi nasz arcymistrz polski, moi drodzy? Niesamowite poświęcenie hetmana na f2. Choć to i tak jest, przypominam, przegrana czarnych, ale tak trzeba. Król wybija, dorobienie hetmana, czyli tak naprawdę odzyskanie jednego pionka w tej pozycji nie ma znaczenia, jeśli chodzi o materiał. Król na e2 i skoczek na f1. Moi drodzy, plus 8 ponad dla białych. Wiem, silnik silnikiem, król jest troszkę w centrum, więc może być bardzo groźnie, ale kończy się materiał białymi. Co zagrały tutaj białe? Hetman c1. I to jest dalej wygrywający ruch. Jednakże jeszcze lepszym byłoby d5, co ciekawe. Scalić pionki i wbrew pozorom zrobić miejsce dla króla. Dlaczego? No bo jakby tutaj hetman chciał szachować, król idzie do centrum i jak na przykład szach, to król d4. Ta pozycja by się skończyła bardzo szybko. Wygraną pozycję mają białe. Jeszcze grozi hetman na h5 z kontratakiem, więc przy tym układzie jeszcze jakaś wieża b7. To jest koniec partii dla czarnych. Jednak szachy są piękne. Hetman c1, co dalej jest dobrym ruchem. Wieża dała szacha. I co ciekawe, tutaj król zagrał na d1. Jeżeli skoczek by wybił tę wieżę, to uwaga, komputer mówi remis. Skoczek g3. I teraz jak król f3, to hetman zbija. No to jest na pewno trudniejsze do policzenia, po takich ruchach jest wybicie. No i można powiedzieć, że czarne miałyby szansę, bo wieża g8, wprawdzie te pionki są zaawansowane. Bardzo niestandardowa i nierówna pozycja, jeśli chodzi o materiał. No ale silnik silnikiem, myślę, że tu Mateusz miałby szansę raczej bardziej wygrać, niż białe by miały szansę zremisować. Jednakże po hetman c1 nastąpił ruch właśnie wieża g2, król się schował i wieża zbiła na c2. Plus 9,5 dla białych. Moi drodzy, wygrana białymi jest po jednym ruchu. Hetman h6. Król idzie na g8, to Mateusz na pewno dostrzegł. Tyle, że tutaj e7 teraz wygrywa. I to jest trudny ruch, który można było przewidzieć. Grozi, no oczywiście, dorobienie hetmana. I teraz jakby wieża dała szacha, przepraszam, druga, no to się wydaje, że czarne wygrywają. Nic bardziej mylnego jest. Oddanie hetmana, zbicie, król c1. Okazuje się, że nie ma jak się bronić przed dorobieniem hetmana i ciężkie figury dają radę. Król nie ma innego szacha. No można dać tutaj szacha królem, zbić skoczek e3, król d2. Jeszcze kilka szachów mogłoby nastąpić, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. W tej pozycji wieża wraca i dosyć forsowny wariant, dlatego szybko przedstawiłem. I w tej sytuacji tutaj białe są no wygrane kompletnie. Król jest bardzo bezpieczny ze skoczkiem, dwoma wieżami, które są chronione. Lecz Niemann
jest tylko człowiekiem, przynajmniej w tej partii, i zagrywa hetman c2. Nagle sytuacja się kompletnie odwraca. To czarne mają szansę wygrać w tej pozycji. Oczywiście zbicie, skoczek wybił, no i skoczek na e3. Król musi zagrać na d2, hetman daje szacha, król d3 i skoczek zbije na c2. Problem, to nie jest jeszcze takie łatwe wygrać tę pozycję, bo pionki są bardzo zaawansowane, no ale już jest większa szansa niż to, co było wcześniej. Pionek zagrał na d5. Tutaj białe raczej powinny zagrać wieża b7, łatwo mówi, po szachu król d2, po biciu jest e7 i tu się okazuje, że grozi wieża na b8 z zrobieniem hetmana, więc hetman musiałby szachować króla, znowu szachować króla, zbić wieżę nie wolno, bo jest zrobienie hetmana i po takim ruchu na przykład hetman się chowa, po wybiciu skoczka król g8. Nie wiem, co to jest za pozycja, bardzo ciężko powiedzieć, możliwe, że remis, ale wydaje mi się, że czarne przy bardzo dokładnej i technicznej grze miałyby szansę wygrać, bo król się zbliża, hetman jakoś może by wyszachował tego króla, pozbierał pionki i tyle, ale to nie jest naprawdę takie łatwe. W każdym razie w tej sytuacji nastąpiło d5, Niemann postanowił oddać kolejną wieżę, tu wieża wybiła i moi drodzy, tutaj nastąpił szereg takich posunięć, które Mateusz już wykorzystał dobrze. Hetman c5, bo plan jest taki, żeby królem zatrzymać te pionki razem z hetmanem i hetman musi pozbierać pionki przeciwnika. Wieża d4, hetman zablokował, król poszedł na e4, król g7. Pewność jest taka, że czarne nie są w stanie tego przegrać, grając poprawnie. Wieża d3, no i to już jest taki ruch, no widzimy, że ciężko tu zagrać jakieś sensowne posunięcia, może h5, nie wiem, zawsze król f6 grożą jakieś tutaj szachy, jednak po wieża d3, hetman h2. Mateusz szuka opcji, trzeba też uważać na takie posunięcia, ale po hetman na e2 i na przykład wieża tutaj, no bo w innym przypadku jak król zagra tu, to zbijamy i wygramy łatwo czarnymi. Po tym ruchu na przykład szach, hetman f3, król f3, hetman d5, król wraca i król f8. Tutaj czarne bez problemu to blokują i dadzą sobie radę. Król jest daleko już od centrum, więc hetman spokojnie zdąży te pionki pozbierać. Jednak po hetman h2 wieża zagrała na c3, hetman wziął pionka, to już jest duży plus, bo ten pionek już nie będzie nas męczył. Król, nastąpiło kilka takich dosyć dokładnych szachów. Król zagrał na g6 w tej sytuacji. Wieża na c8, hetman wrócił z powrotem, widzicie, że już nie ma tego pionka, blokada dalej istnieje. Jest wieża c2, hetman na g3 z powrotem, no tutaj Mateusz oczywiście próbuje, 12 minut kontra 16, więc sporo. I król g7 z powrotem, wieża, król na d4, przepraszam, w centrum, hetman na f4, król d3. Jak dokładnie wygrywać taką końcówkę, to już na pewno może ocenić sam grający białymi. No ale tutaj już pokazuje, jak to mniej więcej wyglądało. Król się już zbliżył i już jest w miarę w tej sytuacji bezpiecznie. Król g7, hetman g7, bardzo sprytne zagranie. Oczywiście bicie pionka też by dawało radę, ale zawsze ten hetman zdąży tego pionka wziąć. Tutaj chodzi o to, że król na e7 i jest szach. Król c5, hetman g6. No i też hetman ma opcję zagrania na c2. Też broni na h7. To jest ważne, żeby wieża nie była aktywna. Po tym ruchu hetman d3, wieża c4, no tutaj Niemann już wiedział, że jest niedobrze w tej sytuacji. Konsumpcja pionka, wieża na e4 i tutaj hetman nie dał żadnych szans, zbił kolejnego pionka, król e5, nastąpił szach i po tym ruchu już partia się skończyła. Mateusz wygrywa tę partię, bardzo ładna też końcówka, niesamowite poświęcenia, zresztą jak było widać, moi drodzy, niesamowita rzecz, tu już partia jest gładko wygrana, bez żadnego problemu. Łapka w górę, moi drodzy, mile widziana, komentarz mile widziany pod tym filmem. Dzięki, Mateusz, za tak fascynującą grę. Brawo, brawo, brawo i liczymy na zwycięstwo w tym turnieju. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.